Teraz już pierwsza liga trwa, wielkie zamieszanie w GKS-ie Katowice. Niechęć kibiców do trenera Wojciecha Stawowego sięga zenitu. Taczka i białe chusteczki to było preludium do tego, co może się stać. Czy Wojciech Stawowy nie może czuć się bezpiecznie w pracy? Kibice domagają się dymisji trenera, zarząd go nie zwolnił, a sam Wojciech Stawowy także z pracy w GKS-ie nie zrezygnował. Wszystko wygląda na próbę sił, a najgorsze, że paraliżuje codzienną pracę. Z prezesem GKS-u Katowice Jackiem Krysiakiem rozmawiał Radosław Bryłka. Jakie scenariusze pan prezes przewiduje na jutrzejszą rozmowę? Rozstajecie się z trenerem Wojciechem Stawowym, czy tutaj sprawa jest otwarta? Wszystko jest otwarte, także z trenerem będziemy rozmawiać, podsumujemy najpierw sezon, zobaczymy jakie są oceny pana trenera co do tego sezonu, jakie są oczekiwania, a scenariusze są różne. Przypomnę, że pan trener Stawowy podpisał kiedyś w Krakowie kontrakt i to bardzo długi, po czym po kilku dniach okazało się, że kontrakt został rozwiązany, także poczekajmy do jutra. Ja myślę, że tutaj pan trener Stawowy najpierw musi przyjść do nas, porozmawiać, czyli zapraszamy go oczywiście, porozmawiamy i wtedy będziemy wyciągać wnioski. Kibice dobitnie pokazali, że nie chcą pana trenera Stawowego już jako pierwszego szkoleniowca GKS-u Katowice. Co w przypadku, gdy wizja trenera Stawowego zostanie zaakceptowana? Jak wyobrażacie sobie dalej współpracę na linii sztab szkoleniowy a kibice? Ja myślę, że to jest też wszystko do poukładania. Jeżeli będzie decyzja taka, że trener będzie kontynuował swoją pracę, myślę, że jesteśmy w stanie i porozmawiać z kibicami, wyjaśnić im pewne przesłanki, decyzje, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie, ja jestem przekonany, że wszystko się to poukłada, a wyniki na jesień, czy już teraz, w zasadzie już wakacje tych pierwszych meczów, pokażą dobitnie, że kroki, które podejmiemy, będą słusznymi. W przypadku, gdyby scenariusz potoczył się w kierunku rozstania z trenerem Wojciechem Stawowym, kto będzie następcą? Proszę wybaczyć, na takie pytanie w ogóle nie odpowiem, dlatego że w tej chwili trenerem jest pan Wojciech Stawowy i póki co on jest. Nie ma sensu w ogóle w tej chwili dywagować, kto może być jego następcą. Czy kwota przeznaczona na transfery, na ruchy transferowe w tej przerwie między sezonami będzie pokaźna, czy raczej przyjmujecie wariant oszczędnościowy? No przyjmujemy zdecydowanie wariant oszczędnościowy, choćby z tego powodu właśnie, że musimy jeszcze spłacać przyjęte zobowiązania. No tutaj musi być jakaś hierarchia. I zobaczymy. Zresztą sezon jest długi, tak? Jeżeli uda nam się szybko uporać z tymi zobowiązaniami z przeszłości, niewykluczone, że po rundzie jesiennej będziemy robić jeszcze jakieś wzmocnienia. Na dzień dzisiejszy kadra będzie mocno zmieniona? No na pewno. Kadra tutaj, jeżeli chodzi o szatnię i wygląd drużyny. No na pewno z kilkoma zawodnikami się pożegnamy i to tutaj jest sprawa jakby jasna i bezdyskusyjna. No i na pewno będą wzmocnienia. Myślę, że rozmawiamy z kilkoma dosyć ciekawymi zawodnikami. Oczywiście, jeżeli sfinalizujemy, wszystko Państwo się dowiecie. Ale będą to ciekawe nazwiska i to są tacy chłopcy, którzy znakomicie się wkomponują w ten zespół.